Jasiek! No, Jasiek, szwagier, tak. Jeszcze raz ci powtarzam, to jest odpowiedzialna robota. Ja wiem o tym. Robimy kukły do palenia na demonstracjach. Nie możesz być pijany w robocie. A co się takiego stało? Co się stało? Wczoraj przyszedł Komorowskiemu odwrotnie nos. Ja sobie nie życzę, żeby w nocy to komandosi wpadli za obrazę prezydenta. Daj spokój. Lepiej mów, co z tym zrobić teraz. To już kończymy. Rób dół. No. Ja robię górę. Jak skończymy, masz to wszystko nasączyć benzyną, żeby się lepiej paliło. Dobra. A mogę spirytusem? Nie możesz. Dlaczego? Spirytus żeśmy już wyłączyli z gry. A to dlaczego? Dlaczego? Tydzień temu budzi mnie hałas w nocy, schodzę do piwnicy, patrzę na ten dziadyga dusi Tuska. Myślę sobie, pewnie przez to OFE mu podpadł. Każdy ma prawo wyrażać pogląd jak chce. Dopiero się przyjrzałem, a ta dziadyga spirytus wyciskała z Tuska. Miednicę podstawił. Dzień dobry. Pan Słomiasz, tak? Tak. Dzień dobry. Ja po odbiór kukły, bo zamawiałem. No chcemy na zakładzie u nas w przetwórni ryb zrobić strajk i chcemy spalić kukłę dyrektora. Kukłę dyrektora. No. Dobrze. A jak on wygląda? Taki głupi cep z nalaną gębą. Jasiek, tu gość twój rysopis podaje. Ty jesteś jakimś dyrektorem? A nie, patrz pan, to ten! Ten? No ten, no! Na pewno? Na 100% dać się chcę go z miejsca w gębę zalutować, no! To ten, dobra. Dobrze, dlaczego pytam? Masz pan się dobrze przyjrzeć, czy to ten? Bo tutaj ludzie wpadają czasem po te kukły, w takim szale, w takim amoku, nie patrzą co biorą, aby tylko wziąć i spalić. Tak. Ostatnio w kwietniu, kto to tu wpadł? Z Gazety Polskiej przyszli. A, z Gazety Polskiej przyszli, wzięli, zabrali, też nie patrzyli co biorą, każdy taki pospieszalski. I co się stało? Przez pomyłkę pod ruską ambasadą spalili marzannę. Nie, Janek? No, niemożliwe. No i co? No i co? No, dzieciaki z przedszkola musiały wrzucić do rzeki Putina. Także pan się przyjrzy, czy to ten. Tak, dzieciaki utopiły Putina. No, na szczęście wiosna i tak przyszła. Mnie się nie zorientowała. A jak pan w ogóle teraz? Na warsztacie? Dużo roboty? No, panie od cholery! Z 2012 Tusków do zrobienia na euro. A dla kogo to? Dla kiboli. No i co, zdążycie na to euro? No żeby zdążyć, musieliśmy Chińczyków zatrudnić. Siedzą tu w piwnicy, szyją. A skąd pan Chińczyków wytrzasnął? Autostradę budowali. Autostradę budowali, ale im nie płacili, no to jak wziąłem? Znaczy, ja też im nie płacę. Ale tutaj za to mają siedzącą robotę pod dachem, no to... Ty, ale bo ci nie mówiłem, po Jaruzelskiego kukłę już dzwonili. Już? Tak, bo chcą wcześniej zobaczyć, żeby... A co z tym Jaruzelskim? A, bo zawsze robimy jeszcze na 13 grudnia Jaruzela. Tak. Żeby go tam spalili pod domem, no. pod oknem. No i robimy tego Jaruzela. I to już przychodzą co roku po niego, tu się tak z tym... Zżyli z nim, z tym generałem całym? Demonstranci, tak? Tak. No. Tak się z nim zżyli, że nie podpalą kukły, dopóki generał im nie wyda rozkazu przez okno. A jakiego rozkazu? Ognia! Dobrze szyjesz? Dobrze szyję. Podwójnie tu bierz. Dobra. A panowie, a dla takich znanych ludzi, takich z pierwszych stron gazet, celebrytów, o, robicie coś? No ja dla pani Szczepkowskiej zrobiłem kukłę pani Jandy, a z kolei dla pani Szapołowskiej zrobiłem kukłę pana Englerta. Ale z tym Englertem to pech był. Co tak, pech? Nie. Co się stało? Żeśmy go tutaj postawili w magazynie przy kukle Moniki Bellucci i się zajął. Jak to się zajął? A normalnie, samozapłon. A zaraz, a ta Bellucci, to dla kogo? A to dla mnie. A panu na co? To pytanie kolego narusza moją prywatność. Dobrze, przynajmniej ma zajęcie, za wodę się nie bierze. Tak, ma tę Monikę, sobie ją tam
Czeszę, sobie ją tam głaszczę, rozbiera. No weź. Zrobi jej tam ten warkocz ze słomy. Jak się zakurzy, to ją tam przemuci. Jak to chłop? No. A zaraz, za granicę? Za granicę coś robicie? Biorą? Tak, tego królewicza już wyrobili. Do Londynu. Tak. Dla antymonarchistów tego królewicza Williama i ta jego żona, to jak ona się nazywa? Pipa. Pipa to jej siostra. Z tego wszystkiego tylko Pipę zapamiętał. No. A oglądałem w telewizji, oglądałem z żoną, to... No trzeba przyznać, to był ślub stulecia. Ślub stulecia to byłby, jakby się papież ożenił. Nie, Janek? Tak. No, papież się za dziewczynami nie ogląda. No, w tym wieku to już się tylko pozdrawiać może. Ja ci nie mówiłem, wczoraj Lepper przyszedł. Coś ty. No. Lepper? To pewnie po kukłę Balcerowicza, jak zwykle. Nie, tam słomy chciał trochę. A na co mu słoma? Buty za duże kupił. A mu dałem. Cały Andrzej, cały Andrzej. Dałem. A ostatnio ktoś u nas zamówił kukłę Kalisa. Nie Janek? Tak, ale nie odebrał. Nie odebrał? Czemu? A nie dał rady unieść. Tak się mówi słoma, ale to taki wam unieść to... nie jest łatwo. To siły nie miał, no to słabiak jakiś. Słabiak. Ten napieralski tylko w gębie mocny. To sobie na pamiątkę chciał zdjęcie zrobić, ale już nie ma pamięci w telefonie, bo nam tego bałem wypstrykał wszystko. Pierwszy raz w życiu Murzyna widział? Nie. Aha, no i co z tą kukłą Kalisa się stało? No stała tam się kurzyła. W końcu przyszedł Pudzian i ją wziął. A temu na co? Sparing partnera szuka. No jak mu z tą kukłą poszło? Jeszcze jakoś Pudzian pierwszą rundę dał radę. W drugiej rundzie wyszedł zmęczony, go kukła podcięła i udośliła. No tak, tam... Pudzian to w ogóle nie ma kondycji. Nie ma. Leży czerwony bez tchu, a kukła się nawet nie spociła. A zaraz, a prezesa Kaczyńskiego, Kaczyńskiego zamawia ktoś? A, to Stefan przychodzi po niego. Jesiełowski. Przyszedł ostatnio po kukłę prezesa, ale nawet nie zdąży jej podpalić, bo tak ją wyzywał, że sama z siebie się rozpadła. Zacięty skurczybyk? Tak. No ale, panowie, no narobicie się tych, przy tych kukłach, to wszystko widzę, elegancko, ubrane, wycyzelowane, tak. A to wezmą na demonstrację i w sekundę z dymem pójdzie. A to nie wszystko do spalenia jeszcze, nie? Nie. Gdzie? Nie wszystko do spalenia. Na przykład ostatnio robiliśmy 20 kukieł na festiwal do Opola. Po co im 20 kukieł? Nie stać ich na prawdziwą orkiestrę, to będzie kukła band. A ja z kolei dla pana Michnika zrobiłem super kukłę Kiszczaka. Kiszczaka? No to jak nie do spalenia, to na co mu? A przytulanka do spania. O flecie generała do gani i śpią. Śpią? Śpi jak zabity. I tego, a ostatnio, co to jeszcze robiliśmy? Aha, chłop ze wsi przyszedł bez dwóch zębów. Tak, bez dwóch zębów. A nie, dobrze, z dwoma zębami. No. Wiedziałem, że coś dwa. I zamówił kukłę pani Senyszyn. Na co chłopu kukła Senyszyn? Bo mu szpaki wiśnie obiadały. Kurde, no, patrz, ty mi coś nie idzie. Przestań. No i od tamtej pory, wczoraj przyszedł zadowolony, całe wiadro wiśni przyniósł. Zadziałało! Nie do przejedzenia. Od tamtej pory we wsi jednego szpaka nie ma. Nawet się bacian wyniósł. No, i Nergala robiliśmy, nie? Tak. A, Nergala. To pewnie dla Dody. Nie, dla kolędników, bo im się diabeł znudzi. Tak. No i najciekawsze, dla prezesa Pawlaka zrobiliśmy kukłę prezesa Pawlaka. No co pan? A na co mu jego własna kukła? Bo mu się nie chce w Sejmie siedzieć. No to kukła siedzi zamiast niego, no to musi być identyczna, no. Ale właśnie, jak taką identyczną zrobicie, to jak odróżniacie kukłę Pawlaka od oryginału? Kukła jest bardziej żwawa. Jeszcze tam...
Jeszcze trochę okiem zamruga, tak palcem poruszy, a tamten, bo tamten to nic. Ale podobna kukła do tego stopnia, że żona Pawlaka się pomyliła i wzięła przez pomyłkę na wszasy do Egiptu kukłę. No i kiedy się skapowała z Donion? Po tygodniu, jak go koza zeżarła. Panie Matlak, gdzie pan się włóczy? Już mi na zakład zgniły ryby patroszek. Jezus Maria, a co to? Panie Matlak, co to znaczy? No tego się po panu nie spodziewałem. To ja go jak psa traktuję, a on mi w tajemnicy pomnik. Mówiłem? Głupi cep! No ale aż tak? Ja jednak tego nie mogę przyjąć. Dlaczego? Polska teraz czeka na zupełnie inny pomnik. Ja się nie będę wpychał bez kolejki.